Społeczność Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w ostatnich dniach poruszyła informacja o prowadzonych konsultacjach przez pracowników Urzędu Miasta. W ich trakcie miała paść propozycja przeniesienia kierunków do innych jeleniogórskich placówek. Oczywiście taki pomysł nie spodobał się gronu pedagogicznemu, rodzicom i uczniom. O całej sprawie zrobiło się głośno. Wczoraj udało nam się porozmawiać na ten temat z prezydentem Jerzym Łużniakiem. Nie było żadnego zamieszania. Nie było żadnego zamieszania. Z mojej strony, ja mówię, nie było żadnego zamieszania. Trochę inaczej całą tą sytuację postrzegali rodzice. Na przykład wezmę, wejdę w ten mail od samego dyrektora, który dostałam. Szanowni Państwo, rozmowy z dziećmi i praktycznie dzisiaj przeprowadziłam. Moim zdaniem było je uspokoić, pokazać alternatywę, przekonać ich, że nie wolno robić żadnych gwałtownych ruchów i tak dalej, tak? Że Urząd Miasta jednak ich będzie przenosił i że jest czwartek o godzinie 17 odbędzie się spotkanie z nami, z dyrektorem szkoły. No to jak oni nie wiedzą, że nic takiego nie ma miejsca, proszę pana? To jest ściema. Ten temat to był za pana wiedzą, czy bez pana wiedzy? To nie o to chodzi, czy był za moją wiedzą, czy nie był za mojej, czy bez wiedzy. Po to, żeby cokolwiek zrobić, to muszą być zrobione pewne kroki. Z tego co wiem, pan dyrektor przeprowadził jedną rozmowę z panem dyrektorem Dernogą, i taką informacyjną. I niepotrzebnie to tak się zostało rozlane. Żeby cokolwiek zrobić, trzeba postąpić krok za krokiem. Nie było mojej decyzji odnośnie takiej formy przeprowadzenia. Co może zaskakiwać w kontekście całego zamieszania, to fakt, że prezydent twierdzi, że w najbliższym czasie nawet nie planował zmian w Zespole Szkół z ulicy Leśnej. Dzisiaj mamy jeszcze półtora rocznika, w przyszłym roku też będziemy mieli półtora rocznika. Dzieci, które będą przychodziły ze szkół podstawowych ze względu na likwidację gimnazjów. Ale za 2-3 lata może być inna sytuacja i wtedy będziemy musieli podjąć decyzję, ale wspólnie. Nie na zasadzie takiej, że ktoś za biurkiem będzie podejmował decyzję. Dlatego tu miała być konsultacja. No i poszedł pan dyrektor skonsultować z panem dyrektorem, skonsultować. No i wyszło jak całkiem niepotrzebnie. Z Urzędu Miasta usłyszeliśmy, że konsultacje nie były wiążące, a do podjęcia jakichkolwiek działań było jeszcze daleko. Jednak jak widać, to wystarczyło, aby powstało zamieszanie wokół Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej.